Pani sprzątaczka na uniwersytecie usiłowała wyrzucić mnie z toalety. Podróżuję kamperem i mam w środku toaletę. Wypadałoby mieć, bo w końcu sprzedaję toalety kompostujące do kamperów. Ale zdradzę wam sekret, że większość ludzi, którzy mieszka w kamperze, jak jest dostęp do publicznej toalety, to i tak korzysta z publicznej. Miałem tego typu potrzebę, więc wszedłem do budynku uniwersytetu. W środku trochę pusto, bo był weekend, ale wchodzę, patrzę i są drzwi z napisem WC, toaleta. Wchodzę, rozsiadam się i nagle słyszę takie halo, halo. Przez moment miałem nadzieję, że to nie do mnie, ale nie, do mnie szarpanie za klamkę. Co pan tam robi? No, co ja mógłbym tam robić? Co prawda wyglądałem trochę jak bezdomny, byłem znacznie bardziej nieogolony wówczas. I tu wam zdradzę taki lifehack. Jak wyglądacie jak bezdomni, bardzo dobrym sposobem jest kupienie sobie softshella. Wtedy nie wyglądacie jak bezdomni, wyglądacie jak podróżnik. Zresztą zobaczcie sami. Bezdomny, podróżnik. Bezdomny, podróżnik. No ale pani zadała pytanie, co ja tam robię. Nie wiedziałem, jaki poziom precyzji jej wystarczy w mojej odpowiedzi, więc zapytałem, czy mam pani ze szczegółami powiedzieć, czy tak ogólnie wystarczy. Na co ona, patrzcie go, i nastała ciemność. Wyłączyła mi światło, bo tam był taki dziwny włącznik, wyłącznik światła od zewnątrz. No to ja telefon, latarka i siedzę sobie dalej. Ale tak jak wcześniej miałem prawie pewność, że mogę legalnie korzystać z toalet w miejscach publicznych, tak teraz już zacząłem mieć wątpliwości. Więc jak już miałem ten telefon, to zacząłem szukać argumentów, bo najwyraźniej za chwilę będzie mnie czekała debata akademicka na ten temat. Więc Google i szukam. I znalazłem. Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 lutego 2002 roku. Administrator budynku publicznego jest zobowiązany do wybudowania i utrzymywania ogólnodostępnej toalety. Jeszcze sobie sprawdziłem na wszelki wypadek, czy uniwersytet jest budynkiem publicznym. Jest jak najbardziej. Czyli sukces. Nie spieszyłem się, bo miałem, prawdę mówiąc, miałem nadzieję, że ta baba sobie pójdzie. Więc jeszcze sobie sprawdziłem, kto był ministrem infrastruktury w 2002 roku i był nim pan minister Marek Pol z Unii Pracy. Dziękuję panie Marku, ale skończyłem co miałem skończyć, umyłem ręce, wychodzę i od progu zastał mnie mniej więcej podobny widok i drze się na mnie baba. Kto ci pozwolił korzystać z toalety? No więc ja odkrzykuję, pan Marek mi pozwolił. Tak sobie sprytnie wymyśliłem, czekałem aż zapyta, jaki pan Marek. No to jej odpowiem, że pan Marek Pol, minister infrastruktury, wicepremier w rządzie Leszka Millera. Ale ona tak załapała zwiechę, pan Marek, a to dobrze. A porządek zostawił? I teraz to ja miałem zwiechę. Jaki porządek pan Marek miał zostawić? W sensie, czy jak wyglądała infrastruktura Polski te 20 lat temu? Ale potem mi lśniło, że czasem ludzie, szczególnie starsi, mówią tak w trzeciej formie osobowej do kogoś, czy porządek zostawił, w sensie, czy ja zostawiłem porządek w toalecie. No to dostosowałem się do tej formy i mówię, no zostawił, starał się. Zostawiłby większy porządek, gdyby nie zgasiła mu pani światła. I ona tak, a, tak, tak, dobra, idzie już, idzie. No to poszedłem, zadowolony, że chyba wygrałem moją pierwszą debatę akademicką. Więc pamiętajcie, że macie prawo korzystać z toalet w budynkach publicznych, tylko w razie czego mówcie, że pan Marek wam pozwolił. A gdybyście chcieli kupić sobie toaletę kompostującą do kampera albo na działkę, to zapraszam do mojego sklepu internetowego. Cześć!